Witajcie wszyscy. Zawsze oglądamy się tylko w busie. Dzisiaj jesteśmy u mnie w domu. Pragnę wam pokazać mój dom, żebyście wiedzieli, jak mieszkam. Także teraz jesteśmy w salonie. Oto jest mój salon, proszę bardzo. Tu stół, krzesła, kwiaty. No jak to w salonie, telewizor. Żeby wszyscy po prostu widzieli, no jak busiarzowi się powodzi. Przejdźmy zatem do pokoju mojej córki. Teraz jesteśmy w pokoju mojej córki. Jak widać, na bogato zabawki są porozwalane. Nie jakieś tam tanie, tylko najwyższej półki są zabawki. Więc ona dostała pod choinkę, bo wróciłem pod choinkę do domu, a wszyscy kierowcy ciężarówek na przykład to zostali na święta w Europie, bo jak czytam na busiarzach, to żaden się nie pochwalił, że wraca, tylko busiarze wracają do domu. Przejdźmy zatem do łazienki. Łazieneczka jest tradycyjna, jak widać tutaj normalnie. Umywaleczka, zew, sauna, no wszystko jest pod kontrolą, także mojej żony, ona tu dba o porządek, żeby było czyściutko. Także łazieneczka tak wygląda. Oczywiście proszę żadnych tu komentarzy, zazdrości czy coś, nie lubię. Każdy może sobie taką łazienkę zrobić jak chce. No, przejdźmy zaraz do pokoju sypialnianego. Teraz zapraszam do obejrzenia mojej sypialni, proszę bardzo. Wszystko jest ładnie poukładane, jest porządeczek. Jak w busie, wiadomo, kto jak ma w domu, to tak ma w busiku, czyściutko, porządeczek, jest łóżeczko. Tutaj śpimy z żoną, albo ona sama śpi, jak mnie nie ma. Mam nadzieję, że śpi sama. Także można sobie podpatrzeć i podobnie sobie urządzić swoje mieszkanie. Dlaczego nie? Ja nie mam iść przeciwko. Jeżeli komuś się podoba, to proszę bardzo. Przejdźmy dalej. No i tutaj jesteśmy teraz w kuchni. To już jest ostatni pokoik w moim domu skromnym. Jak widać, wszystko jest na miejscu. Lodóweczka, kuchenka, blaciki, zlewozmywak, pralka, susarka, susarko-pralka, parko-susarka. Wszystko jest na miejscu, urządzone przeze mnie. Można tutaj urządzać imprezę, na przykład Sylwestra. Jakby ktoś chciał przyjść do mnie, to zapraszam. Mogę wpuścić dwie osoby. Jakby ktoś był chętny. Oczywiście koszt takiego Sylwestra to będzie około 200 zł. Trzeba przynieść własny alkohol. Po prostu będziemy siedzieć na kanapie i oglądać telewizję. Nie ma problemu. Jakby ktoś był chętny, to zapraszam. Dziękuję i pozdrawiam. Wesołego, świątecznego, nowego roku. Hej!